solo sé que el mar te hará regresar. Oye, entonces tu mamá. Operacja twojej mamy się udała? Jutro wychodzi ze szpitala. Niestety Patty nie zdrowieje. Wiecie, co jej dolega? Nikt nam nie mówi, co to za choroba. Wczoraj wyglądała na ledwo żywą. Milcz, bo gadasz głupoty. Sytuacja w domu Patty jest fatalna. Jej rodzice się rozwodzą. Dlaczego? Podobno moja ciocia zakochała się w innym i zdradza mojego wujka. Ciocia Alberta mówi, że Marina to ladacznica. Nie mówcie o niej źle. Będę mówił, co będę chciał. Przestańcie. Dosyć. On zaczął. Do dyrektora. Uspokój się. Na co się gapicie? Rozejdźcie się. Wszyscy do klas. Wyjaśnij mi, dlaczego wszczynasz bójki w szkole. To nie ja. Sugerujesz, że Bruno zaczął? Tak. Bruno jest wzorowym uczniem. Obrażał panią Marinę. Dlaczego kłamiesz? Twierdzisz, że Bruno obrażał panią Marinę? Tak. Nawet gdyby tak było, to dlaczego jej bronisz? Bo jest damą. Tylko dlatego? Bo ją kocham. Zostaniesz wydalony. Zostaniesz wyrzucony ze szkoły, bo wywołujesz bójki. Co tak wcześnie ze szkoły? I dlaczego jesteś zły? Wyrzucili mnie. Jak to? Wyrzucili mnie, to znaczy pan Ricardo Alarcón mnie wyrzucił. Co się stało? Pobiłem się. Z kim? Nie powinieneś wdawać się w bójki. Ale on mnie zdenerwował. Obraził panią Marinę. A nikomu na to nie pozwolę. Porozmawiam z twoim nauczycielem. Może ponownie cię przyjmie. On mnie nienawidzi. Ja też zaczynam go nienawidzić. Tak nie można. Boże, nie pozwól, żeby Chuy znienawidził własnego ojca. Cześć. Jest Weronika? Wyszła. Czego chcesz? Potrzebuję twojej pomocy. Znowu mnie poprosisz o kartę porodową? Muszę udowodnić Ricardowi, że Chuy jest jego synem. Tylko w ten sposób uratuję tego chłopaka przed więzieniem. Nie wierzę ci. Musisz. Jesteś łotrem, tak samo jak Weronika. Pomogłeś jej zamknąć mnie w pokoju i trzymałeś mnie, kiedy robiła mi zastrzyki. Wszystko się zmieniło. Prosisz mnie o ten dokument, żeby sprawdzić, czy Weronika może mi zaufać. Ale nie jestem idiotką. Jestem szczery. Idź, Federico. Nie dam się wrobić. Nigdzie nie pójdę. Zaczekam na Weronikę. Dobrze, że pan przyszedł. Co się stało? To, co pan zrobił z Santibaniezem, było niesprawiedliwe. Zwłaszcza, że nienawidzi pan tego chłopaka. Co się stało?
Przyszedłem tu, ale pani nie było. Biorąc pod uwagę zachowanie Santibaneza i jego agresję w stosunku do kolegi, postanowiłem go wydalić. Pan nie ma prawa nikogo wydalać. Pan Ismael ma rację. Następnym razem będę wiedział. W tym przypadku Santibanez powinien być wydalony. Uczeń Ricardo Santibanez nadal będzie się tu uczyć. Dobrze, że pani przyszła. Miło panią widzieć. Martwię się tym. Skąd wiesz o Rosalbie? Mam swoich informatorów. Zresztą nie o to chodzi. Ty i ja musimy się sprzymierzyć, żeby pozwolili tej umierającej wyjechać. Nie nazywaj jej tak. Daruj sobie ten moralizatorski ton. Dziewczyna zniknie, ty zatrzymasz Marinę, a ja królewicza z bajki. Na mnie nie licz. Ona jest bardzo ważna dla Mariny i nie narażę jej na cierpienia. Dlaczego zakochani faceci są tacy głupi i sentymentalni? Lucia! O czym rozmawiałaś z Federikiem? Moja maleńka odchodzi i nic nie możemy zrobić. Po prostu gasznie w oczach. Wygląda coraz gorzej. Serce mi pęka. Zawsze uważałam, że nie wolno tracić nadziei. Pozytywne myślenie jest bardzo ważne. Ona musi to czuć. O to chodziło, ale ktoś powiedział Patty prawdę. Balbino, przynieś mi kawę. Oczywiście, proszę pana. Zabiorą Patty do szpitala? To zależy, co powie lekarz. Panie Ricardo, pan El Latas do pana. Przepraszam, mamo. Kim jest ten El Latas? Dom jak dom, bez przesady. Dzień dobry. Witam. Nazywam się El Latas, to znaczy od dziecka tak na mnie wołają. Już zapomniałem, jak się nazywam. Czy ja pana znam? Proszę do rzeczy. Jestem przyjacielem Lupe. Mamy Chuya. I nie ja powinienem panu to mówić, ale pan się myli. Pan także chce mi powiedzieć, że Chuy jest moim synem? Chuy nie kocha pańskiej żony. Chuy kocha małą Patty. Czy pan wie, co pan mówi? Jak to możliwe? Pańska żona jest bardzo dobra. Pani Marina jest święta. To dzieci są w sobie zakochane. Nie musi mi pan wierzyć. Mam tylko nadzieję, że nie będzie pan żałować tego, co pan robi. Pewnego dnia. No dobrze, już sobie idę. Piękny dom.
Co ty tu robisz? Ty, wariacie, mogłeś spaść. Nie obchodzi mnie to. Tylko ty się dla mnie liczysz. Musiałem cię zobaczyć. Musiałem dotknąć, objąć. Co to ma znaczyć? Co tu robi ten przestępca? Czegoś tu nie rozumiem. Ty i Federico prowadzicie jakąś brudną grę? Nie rozmawiałam z nim. Nie kłam, bo drogo za to zapłacisz. Nie zdradzę cię. Federico chce mnie zdradzić. Czuję to. Jeśli się dowiem, że się z nim sprzymierzyłaś, załatwię cię. Co tu robi ten przestępca? Babciu, nikogo nie wołaj. Twój ojciec musi się dowiedzieć, że ten złodziej tu jest. Błagam panią. Chciał się pożegnać, bo zabierają mnie do szpitala. Dlaczego ma się z tobą żegnać? Proszę cię, babciu. Jesteś nierozsądny. Jeśli twój ojciec się dowie, wyjdź. Nie chcę, żeby tata cię tu zastał. Idę po twojego ojca. Patricio, co ci jest? Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Myślałam, że to naprawdę. Zakpiłaś ze mnie. Wybacz, babciu, ale tylko tak czuj mógł uciec. Przestraszyłaś mnie. Babciu, ja kocham czuja. Wielkie nieba. Chodź na tu. Oszalałeś? Uspokój się. Mogłeś spaść. Zwariowałeś? Mógłbyś złamać nogę. Przyszedłem do Patty. Spokojnie. Nic ci się nie stanie. Proszę nie wzywać policji. Co tu robisz? Chciał przeskoczyć przez mur. Wracałem do domu. Mogłeś się zabić. Idź stąd, zanim wróci Ricardo. Wyjdź przez drzwi. Biegnij. Przykro mi, że mój syn wychodzi stąd jak złodziej. Ricardo musi go zaakceptować jako syna. Pewnego dnia przeprosi i ciebie, i jego. Jak możesz tu wpuszczać tego złodzieja? Co ty sobie wyobrażasz? Chuy jest dobry. Wtedy wszedł tutaj, bo chciał nas pozabijać. To nieprawda. Potrzebował pieniędzy, żeby uratować życie swojej mamie. Jeszcze go bronisz. Chuy jest synem moich rodziców. To kłamstwo, które wymyśliła twoja matka, żeby zakpić twojego ojca. Choć nie chcesz tego przyznać, Chuy jest dobry. A ja go kocham. Na Boga, jak możesz kochać się w przestępcy? To bardzo nierozsądne. Babciu, muszę powiedzieć twojemu ojcu, że ten chłopak wszedł przez okno. Nie zamierzam milczeć. Nie mów, tacie, błagam. Jak możesz tego ode mnie wymagać? Zastałam go w twoim pokoju. To ostatnia rzecz, o jaką cię proszę przed śmiercią. Niech tata się nie dowie.
Nie mów tak. Nic nie powiem. Możesz na mnie liczyć, ale proszę cię, nie mów, że umrzesz. Gdyby 17 lat temu nie ukradli mi czuja, on nie miałby tylu problemów. Kiedy Ricardo dowie się prawdy, będzie musiał cię przeprosić. Zachowuje się zupełnie nierozsądnie. Co do niego czujesz? Nienawiść, pogardę, złość. O kim mówisz? O mnie? Pójdę sobie. Słyszałeś, co powiedziałam. Zresztą nie obchodzi mnie to. Nienawidzę cię i pogardzam tobą. Cóż za zbieg okoliczności. Oboje czujemy to samo. Niedługo rozstaniemy się na zawsze i ułożymy sobie życie. To prawda. Ale mam jedno pytanie. Raczej chcę rozwiać pewne wątpliwości. Ja będę uczyć, coś z siebie dam, zrobię coś dobrego. Ale ty co zrobisz? Pewnie nie wiesz, z kim zamieszkasz. Z Federikiem? Z Czujem? Czy z nimi oboma? Milcz. Marino, przeklęta przybłędo. Pewnego dnia cię wykończę. Nie waż się mnie obrażać. Ja cię obrażam? To ty obrażasz mnie, robiąc to, co robisz. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię nienawidzę. Jak mogłeś wyrzucić ze szkoły swojego syna? Jak możesz go nienawidzić? On pragnie się uczyć, zostać kimś. A ty odebrałeś mu tę możliwość. Sam się o to postarał. I jest złodziejem. Zapomniałaś już, że chciał nas okraść? Zrobił to, żeby ratować życie kobiety, która go wychowuje. Mnie możesz obrażać, ale jego się nie czepiaj. Jesteś draniem, który wyżywa się na niewinnym człowieku. Uwierzyłaś we własne kłamstwo, że twój kochanek jest twoim synem. Zniszczyłeś życie swojemu synowi. On nie jest moim synem, jest. I chcesz ponownie go zamknąć. Wcale nie. Wznowiłeś tę sprawę. Myśl, co chcesz, ale nie kiwnąłem nawet palcem. Oddam życie, byleby tylko on nie trafił do więzienia. Jestem sam, Patty. Kocham cię i potrzebuję. Znajdę cię. Kocham cię, czuj. Synku. Więcej cię nie skrzywdzę. Obiecuję. Witam. Proszę wyjść. Co pan tu robi? Zabiorę to. Czuja nie ma? Wyszedł, ale niedługo wróci. Martwię się, że jest sam na mieście. Nic nie poradzimy. Wyjedźcie, bo w końcu go aresztują. Czuj nie chce zostawić Patty. Ale tylko na 2 miesiące. W tym czasie załatwię wszystko z adwokatami.
Mówi pan o 2 miesiącach, jakby to były 2 dni. Dla niego to za długo. Nie wiem, ale... Co pan tu robi? Namawiam twoją mamę, żebyście wyjechali. Policja cię ściga. Nie obchodzi mnie to. Wsadzę cię do więzienia. Nie zostawię Patty. Sądzisz, że tata wznowił sprawę o kradzież? Skąd wiesz? Widziałam, jak się kłóciliście. Nie powinnaś wstawać. Wiem. Naprawdę nie ufasz tacie? Jestem pewna, że twój ojciec nasłał policję na Chuya. Tata nie mógłby. Ja to wiem. Nie, kochanie. Twój tata chce zniszczyć życie mojego syna. Ja na to nie pozwolę. Dziękuję, że mi towarzyszysz. Musiałem się przejść. Zawsze możesz na mnie liczyć. Dziękuję. W domu się duszę. Marina uważa, że to ja ponoszę winę za to, że policja ściga Chuya. Serio? Nie mam z tym nic wspólnego. Teraz ona chce uchodzić za najlepszą matkę świata. Ten przestępca nie jest twoim synem. Kto mógł to zrobić? Kto chce widzieć Chuya za kratkami? Zadam ci pytanie. Nie miej mi tego za złe. Tylko bądź szczera. Czy to przypadkiem nie ty? Ja nie mogłabym cię oszukać. Przecież sugerowałaś, że wsadzając Chuya, rozdzielimy go z Mariną. Tylko tak powiedziałem. Nie mam powodu krzywdzić Chuya. Nie chciałem cię obrazić. Czuję się zagubiony. Nie wiem, kto to mógł być. Kto to zrobił? Nie wiem. Kto chce wsadzić Chuya za kratki? Ktoś, kto chce skrzywdzić i ciebie, i Marinę. Ktoś, kto chce was rozdzielić. Podejrzewasz Federica? Niechętnie kogoś oskarżam, ale Federica stać na coś takiego. Zrobiłby wszystko, by rozdzielić cię z Mariną. Oczywiście, że to on. Jak mogłem o tym nie pomyśleć? Przecież on chce mnie rozdzielić z Mariną. Pani Marina zaraz zejdzie. Napije się pani czegoś? Nie, dziękuję. Mojemu synowi coś się stało? Przyszłam z jego powodu, ale nic mu się nie stało. Usiądzie pani? Nie, dziękuję. Chce pani coś powiedzieć, choć nie wiem jak. Co się stało? Okłamałam panią. W czym? Kłamałam, bo... Nie zasługuję na pani syna. Co to za kłamstwo? Wszystko, co mówiłam. A największym kłamstwem jest to, że Chuy nie jest w pani zakochany. On kocha pani córkę, Patty. Kłamstwem jest wszystko to, co opowiadają Chela i Blanka. Ja też kłamałam.
Mój syn jest w fatalnym stanie. Cierpi z powodu pani córki. A wszystko to moja wina. Wszystko jest moją winą. To przez ten strach. Nie wiedziałam, co robić. Pani jest jego matką, jedyną prawdziwą. Pani go urodziła. Pani zawsze była miła i dobra. Wszystko mu pani dawała. Uszczęśliwiała go pani, a ja... Czułam się gorsza. Bałam się, że go stracę. Zresztą wszystko straciłam. Wszystko. Poza czujem. On był moim jedynym skarbem. Czy ty wiesz, co ja przeżyłam z powodu tego kłamstwa? Dłużej nie wytrzymam. Jestem gotowa się wycofać i wszystko stracić. Nie chciałam go pani odbierać. To by było niesprawiedliwe. Ma pani rację. O nic nie proszę. Mówiąc pani, że się zgadzam, że straciłam, niech pani zatrzyma swojego syna. Nie mogę z nim być. Nie jestem nic warta. Nie zasługuję na jego uśmiech, na uczucie, na oddech, na nic. Pani go wychowała i to wychowała dobrze. Jest dobry i szlachetny. Nie odebrałabym go pani. Proszę mi wybaczyć. Nigdy w życiu tak nie przepraszałam. Niech mi pani wybaczy, że wmówiłam pani, że pani syn jest w pani zakochany. Nie zamierzałam go pani odbierać. Ja go urodziłam, ale pani go wychowała. Obie zawsze będziemy mamami Chuya. Wersja polska TVN.